Symbole obracają się w przeciwnych kierunkach wobec siebie. Okej, co to ma u licha znaczyć? Panowie. To akurat nie jest takie trudne. Chyba mam w jednym miejscu błąd, ale zaraz sprawdzimy. Dobra. To na pewno nie zadziała. Nie powinno przynajmniej. Czekajcie. To trzeba zostawić. To. No łapaj, łapaj, chłopie, łapaj. To przełożymy tu. Okej. To sobie zdejmiemy. To założymy tu. A większym problemem w tej zagadce było zdobycie tego krzyżyka niż rozwiązanie. A co to ma być? To nie to, co mnie interesuje. Gdzie są moje kółeczka? Udało się! Ładnie. To powinno otworzyć te drzwi centralne. Hej! Pierwsze drzwi są otwarte! Chodźcie. Chryste, to pierwsze drzwi? Okej, Nate. Czy Francis Drake znalazł kiedyś to zaginione miasto? No, chyba nie. Chyba dotarł tutaj, zawrócił i ruszył do domu. I ukrył informację o tym małym objeździe? Tak. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Co masz na myśli? Nie wiem. To miejsce wydaje się stanowić... ostrzeżenie, tak sądzę. A, to chyba jakiś zdobiony kaganiec. Zdobiony kaganiec? What? Co takiego, mój drogi? Kaganiec. Kaganek. Niech mnie kule biją. Jako na górze, tako i na dole. Sali to jest przecież mapa nieba. To ma sens. Arabowie określali swoje położenie na pustyni według gwiazd, tak jak marynarze. Właśnie. A mógłbyś odnaleźć zaginione miasto według tej konstelacji? Gdybym miał tylko sekstant. W końcu czegoś się nauczyłem w marynarce, nie? A już myślałem, że nauczyłeś się tylko numeru z koszem. Słucham? Nieważne. Myślisz, że to zapamiętasz? O, tak. Chociaż może lepiej je przerysujmy. To nie jest najlepszy pomysł. Dziwna sprawa. Strasznie... milusie. Słyszycie coś? Ja pierdzielę pająki? O nie. Hej, co to jest? Odsuń się od ścian. Nie upuść pochodni młody. O, cholera. O nie. Boże. Te są o wiele bardziej agresywne. Pysznie. O cholera, nie boją się światła. Machaj to pochodni. Strzelam! Musimy się jakoś wydostać. Okej, trzymajcie się za mną.
zadążają. Patrz pod nogi! Strzelaj i idź za mną! Jestem za tobą! Szybciej! Ruszać się! Są wszędzie! Sali, strzelaj dalej! Sole. Chyba możemy się przecisnąć! Musimy otworzyć te drzwi. Nawet nie drgnie. Może otworzę je z drugiej strony. Spróbuj odgonić się tym. Pomogę Elenie z tej strony. Ty rób co możesz. Jestem. Co u ciebie, Elena? Elena! Wszystko w porządku? Staram się wyobraź sobie żadnego przycisku. Sali potrzebuje amunicji. Zaraz, młody. Sali potrzebuje jej teraz. Dalej! Jak ci idzie? Otwórz te drzwi! Jak najszybciej! Mam tych potworów dość na całe życie. Zaraz wiedzieliście o nich? Zapomnieliście mnie uprzedzić? Ej, spójrzcie na to. To jakaś kolejna komnata, myślałem, że żeśmy się cofnęli. Niechaj świat nie omami cię swą urodą. To jeno sen śniącego, pustynny miraż. Czeka na ciebie pełna czara śmierci. Cudny. Kto to napisał? Drake. To robota Drake'a. Zaraz, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Drake przepłynął tysiące mil w poszukiwaniu Atlantydy pustyni, prawda? Dotarł do tego miejsca. A tu coś sprawiło, że zaprzestał poszukiwań, wrócił do domu i zatarł wszystkie ślady wyprawy. No tak. Ale ty masz zamiar ruszyć dalej. Jasne. Wytłumaczysz mi po co? Po skarby? Sali, on cię posłucha. Zatrzymaj go, proszę. Proszę, Sali, błagam, podłóż mi nogę. Śmieszne? Odbiło wam? Oj, daj spokój, ja sobie robię. Słuchaj, wygrałeś świetnie. Przechytrzyłeś ją. Wiesz, gdzie leży miasto, a Marlow nie wie nic. Czemu to ci nie wystarczy? Jeszcze piją się tego Drake'a. Chodzi o przygodę. A nie o przechytrzenie jakiejś Marlow. No proszę. O! Już myślałem, że Marlow tu wyskoczy. Pewnie wyskoczy zaraz. Jak Filip, kurde, z konopi. Kryć się! To pułapka! O cholera! Padnij! Nie widzę! Cudnie.
Nic nie widzę! Sali w porządku? Tak! Nie przeżyję się! Cholera, nic nie widzę! Widzisz jeszcze jakieś? Musimy znaleźć wyjście! Jak niby mam to zrobić? Nate, tutaj! Chodź, podsadzę cię! Ech, dobra akcja. No dobra. Ostrożnie. Jestem ostrożny, to w zasadzie moje drugie imię. Dobra, uważajcie! Zsunę wam drabinę! Dobra, uwaga! Mam! Masz? A propos pytania o to, czym nagrywam... Dajcie mi swoją broń. I streamuję. Nie możemy wyjść z nią na ulicę. Racja. To jest karta Vermedii. U mnie na... Choćbym chciał. Na kanale jest film, który opowiada troszkę okay, mniej więcej... Okej, chyba już. Chodźcie. ...o tym. Trzeba spadać, nim pojawi się ich więcej. Wystarczy wpisać u mnie na kanale Vermedia. Dobra, tędy. Tam. O nie, nie. Nate? Uciekajcie. Uciekajcie. O nie. Spokojnie, młody. Nie podchodź! Nie podchodź! Co mu jest? Naszprycowali go. Co? Chodź, musimy go stąd zabrać. Chodź, synu! Nie dotykaj mnie! Dobra! Nie. Nate, chcemy ci to... Odwalcie się! Zostawcie mnie. Nate! Nate! Jasny gwint. Zostaw mnie! Spokojnie. O Boże! O Boże! Spokojnie. Jestem mega spokojny, tylko mi się kręci. Chodź ze mną. Nie dotykaj mnie. Lake? Marlow czeka. Nie. Niedługo będzie po wszystkim. Co to za magik, ten Talbot? Nie. Spokojnie. Zaufaj mi. Przepraszam. Sally? Sally'ego tu nie ma, Drake. Zostajesz teraz sam.
Salwie. Zaufaj nam. Za mną. Nie pójdę. Nie opieraj się. Jestem. Gdzie to jest? Jesteś z nami. Po prostu posłuchaj. Wiesz, czego chcemy. Nie pozwólcie im na to, nie pozwólcie na... Nie pozwolę im się skrzywdzić. Niech to... Proszę. Gdzie to jest? Jasny gwint. Nie wiem. Na głowie kręcić. Daj nam je. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dobra. Jezu, nie wiem. Nie wiem. Wróż. Ja nie wiem. Witam pana. Sugeruję nie robić scen. Jak wiesz, jesteś w tym kraju zupełnie nielegalnie. Wielkość od skromnych początków. Za tą fasadą zawadiaki wciąż kryje się przerażona mała znajda, prawda? Daruj sobie te gierki. Nie znasz mnie. Prawdę mówiąc, znam cię chyba lepiej niż ktokolwiek inny, panie Drake. Oczywiście nazywasz się inaczej, ale mniejsza z tym. Matka popełniła samobójstwo. Ojciec oddaje 5-latka do sierocińca. Trafiasz do domu dla chłopców pod wezwaniem świętego Franciszka. Historia jak z Dickensa. No. Spokojnie. Ona nas nie interesuje. Chyba, że będziemy potrzebowali nacisku. Czego ode mnie chcesz? Cóż, bardzo niechętnie muszę przyznać, że cię potrzebuję, żeby znaleźć Wiktora Sullivana. Jasne. Wiemy już, że Wiktor zna współrzędnej Ramu. Skąd to wiecie? Ty nam powiedziałeś. Widocznie twoja lojalność jest bardziej negocjowalna niż myślisz. A jego? Co ty kombinujesz? Nic takiego. Chodzi o to, no cóż, że już jakiś czas temu wpadłeś w nasze szpony, a on jeszcze nie próbował cię odbić. W Kartagenie też cię nie uratował, prawda? Dostrzegł tylko narzędzie, którego może użyć. Wiem, co chcesz zrobić. Gdy mówię, że Wiktor gra wyłącznie dla siebie, to mówię ci prawdę. Odkryłam to 20 lat temu. Jestem zdziwiona, że ty wciąż jeszcze tego nie wiesz. Tracisz tylko swój czas. Niech będzie. Ale pomyśl. Czy kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu, uratował cię od takiego życia? Czy skazał na właśnie takie życie? A! Doskonale! Cóż, znaleźliśmy Sullivana. Jest po drugiej stronie miasta. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania. Dawaj! Szybko! Wokef, wolam to chok! Wokef!
jakby skubańcu. O! Dyrbarak Hasem! Dyrbarak Jardzian! وين رايح هيدا؟ وين فايت يا زلمة؟ رح يمشي يساوي الشارع. حاسب الولا حاسب. دور فتشي. ايه راجل؟ ايه اللي بيحصل؟ يزربي بوتس توي سكور. To mnie załatwił skubaniec. شرطة! وقف عندك شرطة! وقف! ولك وقف احنا البوليس! شو اللي تعمل قضايا مش كل شيء؟ يبارك حاسب! ايه ليلة الهدف ايه امشي يا راجل! Dopadnę cię. Niespodzianka, dupku! Zakręt! Ja hafir! Takie są skutki nietrafiania na schody. Oto Motherhaber. Cholera! Ja pierniczę, ile to jeszcze będzie trwało? Skubany jest szybki. جي اون بولازو ما نمت بالليل البنت كانت له هدي الشاي بقالي ساعة بستناه إذا أحسن لبطاطا وطماطم بالسوق وراح الوسط البلد بصنعاء السعر عندنا ما بيتغير أنا بقول لك هاي يا أخي الطماطم يعني شيء ما أحمر فيه قلت لك شيش تو لا أنت الطماطم معي أنا طلبت شاي دوياك والله انت مالك بالكوتشينا والله يا شيخ على przepraszam tam jest myślałeś że mnie zgubiłeś يا اخي انت اخذ دوري ليش اخذ دوري انا لازم ارمي الزهر هذا دوري انا ابدا من الزهر انت انا راح Okay.
Zawsze się muszę. Dalej, Talbot, nudzisz mnie już! Hada, Jersiko! Wokaf on abtocha! Shorta! Hada, shorta, wokaf! Ja mi się z nami spierdzielił. Panie magik. Shit. Jestabachel felefef will hummus will babarno. Co? Pamiętasz mnie? Ramzes. Podziękuj mi, przyjacielu. Jasne. Dzięki. Mówię poważnie. Ta Angielka kazała mi się ciebie pozbyć. Ale ja jestem porządny facet. Uratowałem ci życie. W tej chwili jestem twoim jedynym przyjacielem. Aha. I pewnie uważasz, że jestem ci coś winien, tak? Bystrzak, to mi się podoba. Masz bardzo dużą wiedzę. Zadam ci takie banalne pytanie. Iram Filarów. No jasne. Gdzie to jest? Nie wiem, człowieku. Pieprzysz! Słuchaj, nawet jeśli wiem, to moje życie nie byłoby wiele warte, gdybym ci powiedział. Obrażasz mnie. Jesteś piratem. I wytrawnym biznesmenem. Należy mi się szacunek. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie jest Iram, Natanie? Słuchaj, możesz mnie torturować ile chcesz. Okej. Ale nie zdradzę ci czegoś, czego nie wiem. Niech ci będzie. Zobaczymy, czy twój przyjaciel będzie miał więcej do powiedzenia. Co? Kto? No jak to kto? Wiktor Sullivan? Wierz mi, nie chcę tego robić. W tym wieku mógłby nie wytrzymać napięcia. Czekaj. Nie. Nie pozostawiasz mi wyboru. Może Wiktor okaże wdzięczność za uratowanie życia. Stój! Zostaw Saliego, słyszysz? Do widzenia! Nie dotykaj go! To teraz się zabawimy. Nie powiesz nam tego, co chcemy wiedzieć, ha? Do ciebie mu... Mother! Zobaczymy, więc jesteście mocni. Sukinsyn! Ah, shit. Oh!
Aj! Yonderka! Yonderka! Nie wstawaj! Proszę. To dałem sobie radę, uwielbiam te bijatyki. No to śmigamy. Już ja widzę siebie wspinającego po tych rzeczach. Się nie nadaje na poszukiwacza przygód. Spadłem. Tak jest, o to chodzi. Pusta. No jasne, że pusta. Ale za to jaka ładna. Skarby. Szlak! Gdzie ja jestem, Olicha? Co za miejsce? Cholera. No to do roboty. Postępy.
Postępy, tak, owszem. Łańcuch. Jakie mam tu opcje? W zasadzie. Cholera, nie chciał się puścić. Co za łajder. Widzę cię, stary. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Jest cichacza. Skubaniec miał pociski do granatnika przy pasie. Broń do diabła. Dobra, widzę wieżę. Muszę tylko się tam przedostać. Dobra, sorry. Jak w ogóle kim jest ta Brytyjka? Nieważne, o ile płaci. Z głowy została cała masa. Shit. Tak czy inaczej, na razie cudnie. Shit. Chowaj się, chłopie, nie. O cholera! Uwielbiam zapach propanu o poranku. Trzeba było to zrobić po cichu. A, to się nie uda. Trzeba było to zrobić po cichu. Ach. Już po nim. Głupio. Dobra.
Słyszałem, że idzie burza. Ten... Dobra, Sally. Wiem, że gdzieś... A tak w ogóle kim jest ta Brytyjka? Nieważne. Cholera! Kurde, niewłaściwy guzik, no jasny. Nie. To załatwić po cichu, nie? No to nic nie zrobię. Kurde, faluje. Nie. Otworzyć ogień! Nie, chłopie. Czemu on wypływa z sukienki? Orkuj! What the fuck? Zaraz wypływa, ale... Dobra, jestem blisko. Dałbym radę.